Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy. Wow, przez przypadek zrobiłem jakiś wybuch. Witam w kolejnym odcinku. Dobra, szybko przebiegnijmy tu. Po prostu szybko biegnijcie. Nie ma co. No chodźcie tu, dawajcie. No dawać. To jest to, że oni widzą tutaj... Teraz. Oni widzą zagrożenie, więc nie chcą tu wejść, nie? Wszyscy za mną. Chodźcie. Przebiegli wszyscy. Okej. Chyba tyle. Idziemy do Mykonidów oddać questa. Spróbujemy. Może się uda coś ogarnąć z tą moim pasożytem w głowie. No i powolutku do księżycowych idziemy, nie? Do księżycowych wiesz. Więc wydaje mi się, że co, kończymy pierwszy akt? Aha, czekajcie, tu się wchodziło. No bo tak to wszystko zrobione. A, stop. Tu. Tutaj mamy teleporcik przecież. Użyjemy sobie tego teleportu. Ja tylko jeszcze zerknę, czy ja dałem na wrzucanie odcinka nowego, czy nie. Sekundeczka. Tak, wrzuca się. Dobra. Tak. No dobra. Sejwik i z... którym rozmawiamy? Z Omelum? O mailu chyba z tobą, co? Mam te grzyby. Piękne okazy. Uważanie miksturzy stosownej mocy zajmie tylko chwilę. Omelum obraca się. Przyrządzi eliksir i pracuje w zamyśleniu. Musisz wypić cały wywar. Nie mogę obiecać, jak będzie smakować. Co dokładnie mi zrobi? Osłabi psioniczne bariery otaczające larwę. Nawet jeśli nie mogę jej usunąć, może zdołam powiedzieć ci więcej o jej pochodzeniu. Omelum wyjątkowo bacznie ci się przygląda. Oczekuje wątpliwości, oczekuje strachu. Czego mi nie mówisz? Czy ten eksperyment jest niebezpieczny? A, wypij. Obrzydliwy smak eliksiru przechodzi wszelkie pojęcie. Całe szczęście daje się go szybko przełknąć. Nie zostało ani kropli. Bardzo dobrze. Kiedy eliksir zacznie oddziaływać na twój umysł, możesz zachowywać się irracjonalnie. Spróbuj nie tracić koncentracji. Świat zaczyna rozmywać się w krawędziach. Granice się zacierają. Jesteś w stanie płynnym, ale nie możesz się ruszyć, jak owad uwięziony w bursztynie. Rzut obronny. Siednij do swoich pokładów siły woli, czy do... Skup się tu i teraz, nie na iluzjach. Tak, skup się tu i teraz. 10 tylko. No to błogosławieństwo. I czekajcie. No tak. Mamy, patrzcie, jak siadło. Wokół Mailum tańczy parę iskier i rozbryskujące kolory. A ty się nie chwiejesz i twardo wpatrujesz przed siebie. Jak się nie chwieje? Janka kurczy się w spazmach. Walczy z mocą eliksiru nawet bardziej zajadle niż ty. Lodowate sztylety przerażenia wbijają ci się w mózg. Pasożyt wierca się głębiej, jakby chciał wydrożyć ci czaszkę. Zagłusz kijankę, skupiając się na melodii. O, bo mam melodię, patrzcie. 2, 1. A tu jest 1, 1, 3. Czyli tyle samo. Postaw w głowie zaporę przeciwko psionicznemu atakowi. Powstrzymaj nastającą w środku panikę. Zagłusz kijankę. Nie, może damy... Powstrzymaj w środku narastającą panikę. Siedzi.
Zimne ostrza tracą wyrazistość. Twoja niezłomna, niezłomność odwraca falę strachu i kieruje sprzeciwko niej samej. Pasożyt nabrzmiewa mocą i to więcej mocy, niż dane było ci kiedykolwiek poczuć. Zbiera się i wije, atakując wszystko, co ośmieli się ingerować. Zadowolony z siebie pasożyt w swoim umyśle uspokaja się. Jego zaatakował. Wszystko w porządku? Ta larwa nie przypomina niczego, co dotąd oglądały moje oczy. Jej moc jest niepokojąca. Czułem, jak we mnie narasta. Więcej mocy niż kiedykolwiek dotąd. Moje obliczenia nie przewidziały takiego rezultatu. W tym stworzeniu kryje się coś więcej niż tylko letarg. Czy ona teraz urosła w siłę dzięki temu? Czyli potem wszystkim... Powiedzmy, że nie ma tego złego. Zawsze mieć lepiej mocy niż... Więcej mocy niż mniej? Jednak ta moc może przerosnąć twoje możliwości kontroli. Mam jeszcze jedno doraźne rozwiązanie, jeśli jesteś w potrzebie. Jestem w posiadaniu pierścienia mentalnej osłony. Nie pozwala mózgowi Nestorowi dostrzec mojej obecności. Nie usunie larwy, ale ograniczy jej wpływ, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Mógłbym zaoferować go w podarunku, ale prawdę mówiąc jest bezcenny. Czy możesz zaproponować coś w zamian? Mam złoto. Nie chcę mocy. Chcę. Ja nie chcę chyba tej mocy. Mam złoto. Może więcej opowiem o tym na autolidzie ze wszystkimi szczegółami. To fascynujący temat. Co możesz mi powiedzieć? Inteligencja. Przedstaw szczegółową analizę autolidu albo występy. Nie, inteligencja. Zobaczmy, czy to wyjdzie. O kurczę. Może się nie udać. 15. Jest, krytyczna. To znakomite doświadczenie. Móc poczuć się o krok od własnych przodków to doprawdy bardzo cenny dar. Proszę, jest twój. Ale się udało. Ryzykowałem pewnie, że to się nie uda. Nie wiem, czy potem mógłbym. Niech służy ci tak dobrze, jak służył mi. Ale co to znaczy, że teraz Nestor będzie o nim wiedział? Układa się z plugastwem? Praktycznie nie do pomyślenia. Jednak sama Vlakid nie mogłaby podważyć wartości pierścienia. No właśnie. Oczywiście, larwa pozostaje. Miej baczenie na jej wzrost. Sam jej pomogłem trochę wzrosnąć, ale no dobra, może... Zrezygnuję z niewidzialności. Otrzymujesz ułatwienie w rzutach obronnych przeciwko zauroczeniu. O! Coś mi jeszcze powiesz? To obejrzyj twoje towary. Mikstura odporności psychicznej, bardzo rzadki. To się może przydać w dalszej etapie gry, bo to daje to samo co ten, nie? Łączenie tego barwnika z przedmiotem wyposażeniu pozwala zmienić kolor tkaniny, a nawet skóry metalu. O, muszę to użyć kiedyś. Opalowe przywrócenie. Możesz odnowić wybrane komórki czaru. O, to jest fajne. Dla maga. Buty z giełku. Kukusa, odzyskujesz dodatkowo 2 pezy za każdym razem, gdy uleczysz inną istotę. Czary ścienia. Gdy postać nosząca jest ukryta w cieniu... Nie. Łyżdżek pożeracza intelektu. Biorę, bo z tego można wyważyć te mikstury. Jezor szaleju. Pas, złowrogie oko. To przywrócenie też jest dobre. Jest bardzo dobre, nawet bym powiedział. Dam ci za to malaki, dam ci za to topaz. Dam ci agaty. Sztaby brązu. Onyx. Zostawię ten metal, bo to... Spore drzewa też, wyblakłe plany. Chcesz to kupić? Też. Wyblakłe instrukcje.
Mam ci trzy butelki. Różnorodność niezła, nie? Tu butelka, tu kość. To za 6, tylko myślałem, że to więcej za to dasz. Czy jeszcze mogę ci stąd dać, czy nie bardzo? Świecę mogę ci dać. Tu na maszyneria, tutaj nie. To wszystko mi się przyda. Heliotropy ci mogę dać, 3. Ale tu mogę ci dać znacznie więcej. To już chyba nie jest mi potrzebne. Ale to po prostu wyślę do obozu. Teraz nie mogę przekładać, dobra. 166. Teraz ty. Sztaba srebra. Sztaba srebra. Lodowa rękojeść. Ty, mam rękojeść, mam już drugą część lodową. To jest ciekawe. Forma na buławę. Posążki. Lodowy kryształ. Patrz, kolejna rzecz. Ej, z tego coś da się zrobić na bank. Dobra, a ty co masz? Ty przyjemnego kroku. Daj mi te 3 zwoje ożywienia. Zawsze to wolę mieć niż nie mieć. Dobra. Pohandlowane. Grzyby, kataloguj sobie te grzyby. Teraz tak. Will, dostaniesz to. Ci się turbo przyda. Ty też masz fajne. Oczy spektatora, to jest super. Nekromancja poziom 3. Dobra. Zrobimy tak. Zostawmy jak jest. Dobra, zostawmy to jak jest jednak. Chcę zerknąć na alchemia. Tu jest tylko alchemia, tak? Craftu tutaj nie ma. Poróbmy, co mogę. Popioły, balsam. Patrz, jakie receptury podblokowywałem teraz. Esencje. Po prostu robię na razie wszystko, co mogę. Sole. Jesienny krokus. Jezior szaleju. Powłoki. Drobia trucizna. To jest dobre. 10 zrobiłem. Olej precyzji. Całe osiągnięcie. Młody alchemik. Granaty, grzybowy ogłupiacz, eliksiry, kolosa. Natychmiast po przełknięciu buch przuchnie. Mogę zrobić się silny. Jest mocniejszy, niezrównanej koncentracji. Eliksir kijanki? Symuluje, uwalnia zbrowogiem moce. Uwalnia moce kijanki. Brak składników. Bo trochę ich przesiałem, nie? Ale to mogę jeszcze zrobić.
O co chodzi z ekstrakcją wszystkich składników? Tylko mikstury możliwe do zrobienia mi dawaj. Dobra. Ale mam mikstur. Ale mam mikstur. Patrzcie. No i to, mikstura odporności psychicznej, bardzo rzadki. Tymczasowe dzwonienie w uszach. To będzie dobre. Myślę, że mógłbym użyć, jak będą jakiś ludzie od Absolutu albo czegoś takiego, nie? Myślę, że wtedy warto. Dobra, tutaj jest wszystko. Pokażcie mi questy. To jest zrobione. Mikstura upieszczenia nie pomogła, jej jedynie wzmocniła pasożyta. Kurde. Orfeusz. Czytamy książkę. Stwierdziono, że Blackit jest dobra. Poznaj historię księcia Orfeusza z zadań osobistych. Szukaj piwnicę. Ty. Mam tę księgę nekromancji, nie? Pokażcie mi ją teraz. Czy ja jestem w stanie ją teraz przeczytać? Księgi. Jestem już dość mądrzejszy. Of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Without a key, they may be locked away forever. Ale z ciekawości chcę tylko zobaczyć, co oni tu napisali. Expus. Tu jest ciężko przeczytać. Fajnie, że używają łacińskich zwrotów. To zawsze pasuje do zaklęć, nie? Zawsze to... Dobra, my konidę idziemy. Nie tu. Jest ten teleport, jak tutaj gdzieś było, nie? Przede wszystkim to ja bym chyba poszedł... Na długi odpoczynek może, co? Zróbmy, dawno go nie robiliśmy, a sporo ruszyliśmy. Pieseły. Lejzel, coś powiesz po tej naszej rozmowie? O tym Orfeuszu? Nie. Wolo, powiesz coś? It's not. You only have a matter. Posępna. Starion tutaj. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Very serious of you. It's strange. I've been dwelling on what. Fine. What's on your mind? Dobra. Długi odpoczynek po prostu. Tu już nic nowego nie będzie. Pełny odpoczynek. Coś po tej rozmowie z Kijanką się ruszy, czy nie bardzo? Znaczy po tym wzmocnieniu Kijanki? Nie. Okej, opuszczamy obóz. No bo tyle tutaj, nic więcej nie mam. Gdzie tu jest ten teleport? Tutaj. Idziemy tutaj. No i przechodzimy chyba już do tych wież, nie? Czy w tej ekipie chcę iść? Chyba tak, to jest dobra ekipa. Will się dość zna, albo Gale'a wziąć. Nie, Will się dość zna, ja się znam. Postępne serce i Git Yankee, myślę, że to jest najlepszy team. Pod względem fabularnym. Podmrok, starożytna kuźnia chyba, nie? Czy kuźnia Gryma? Kuźnia Gryma. Kuźnia Gryma, bo stąd jest blisko do tu. Ja z tej strony byłem? Tak, byłem. Co mi tutaj? Kwas, a.
Spadające się buty. Bardzo rzadki. Czemu ja ich nie noszę? Buty noce. Czemu ja ich nie nosiłem? Kurczę, żadnych butów nie miałem. Patrzcie, że jak dam wartość, to nadal wartość tej manierki jest taka duża. Ciekawe. Dobra, pokaż mi według rodzaju. Aha, tyle mam w takim razie. Zapiszę, bo jak nie wiem, wydaje mi się, że te latarnie mam. Ale wiecie jak to w tej grze, czasami... Tylko ona jest... Tylko ta latarnia jest... uszkodzona. Dobra, idziemy tutaj. Ruszamy dalej. To jest chyba podróż do kolejnego aktu. Już nie będę chyba mógł wrócić, nie? Ale wydaje mi się, że wszystko zrobiłem. Trzeba. Zobaczmy. O, długo się ładuje. Nawet jak na tę grę. No, osiągnięcie. Intryga się zagęszcza. Ukończ akt pierwszy. Przed tobą droga przez mrok. Dobra. Kurier ekspedycyjny absolutystów. Kufer ekspedycyjny. Czekajcie. Z jednej strony pokazuje mi, że kufer jest zamknięty, a z drugiej, że otwarty. Co jest? Dziwne. Ale dobra, jest już teraz. Już jest otwarty. Mikstury i pochodnie. Nie, pochodni nie potrzebuję. Jak coś, to mam pary. Kolekcja starej architektury. Klucz do... Jedna z nich przedstawia windę prowadzącą z ostępów w okolicy miasteczka Redwind do Podmroku. O! Wiem jakieś miasteczko Redwind do Podmroku. Patrzcie, mam klucz. Klucz do tego, co przed chwilą otwierałem. Dużony wędrowiec. Któż to jest? Gandalf! Hejże, czy zechcesz zatrzymać się na chwilkę, okazać staruszkowi wyrozumiałość? Pozwolisz mi może zapytać, czy przypadkiem do twych towarzyszy podróży zaliczasz człowieka, który przedstawia się imieniem Gale? Tak? Pozwolisz, że zapytam, kto taki zapytuje? Jeżeli interesuje cię sama natura naszej znajomości, to możesz spokojnie uznać, że Gale i ja jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli pragniesz wydobyć tożsamość swego rozmówcy z niewiedzy, to z pewnością wspomogę twoje starania, oświecę cię mym imieniem. Jestem Elminster Aumar. A teraz, jeśli ta odpowiedź cię satysfakcjonuje, to nie pozostawiaj mnie dłużej w niepewności. Opowiedz mi, co wiesz o osobniku, którego poszukuję. Szkoda, że go tu nie wziąłem. Szkoda, że go tu nie wziąłem do siebie. No dobra, znam go, powiem, że znam. Zawsze skory do odpoczynku. Czy byłoby dla ciebie niedogodnością, gdybym poprosił cię o pomoc w mojej wędrówce do wspomnianego wcześniej obozu? Wiecie co? Jest to dziwne, ale... No kurczę, pojawia się taki Gandalf, pytał Gale'a, który ma straszny problem z magią. Mówił, że są przyjaciółmi, skąd się znają? Zrobię to z przyjemnością. Potwierdzam, że rzeczywiście będzie to przyjemność. Proszę prowadź. I tak w tym miejscu akurat na mnie czekał. To też jest dziwne, no ale zobaczmy. W końcu ktoś mnie i tak ciągle obserwował, nie? Bo zwróćcie uwagę, że ciągle jakieś oko na mnie wysyłał. Może to był on? Daj mi serdecznie podziękowania za nieocenioną pomoc. Oto i cel moich poszukiwań.
my pursuit. Elminster? Elminster. We własnej osobie, Gail. I niezbyt zachwycony z faktu, że przez ciebie musiał pokonać wiele mil polnymi drogami w swoich najlepszych butach. Nie rozumiem. Jak to przeze mnie? Zakazano mi szczędzić czasu i sił, aby cię odnaleźć. Ona mnie przysłała, Gail. Wiesz, o kim mówię. Mistra pewnie. Ale dlaczego? Mówże, Elmisterze, proszę. Młody człowieku, czy długi czas spędzony poza Waterdeep oprócz cierpliwości pozbawił cię również manier? Już niemal od dekadnia nie miałem w ustach posiłku zasługującego na to miano. Piłem zaś jedynie to, czym radziło się podzielić ze mną niebo. Wołek chleba. Ser i kielich wina byłby dla mnie najwykwitniejszą uczcią. Z pewnością nie poskąpisz mi chwili na odpoczynek i posilenie się, zanim przejdę do relacji? Myślę, że możemy... Właśnie, Gail, gdzie twoje maniery? Litość. Wkurzę go. Dobrze, dobrze. Ignoruję bolesne protesty mojego opustałego żołądka. Mamy do omówienia ważniejsze sprawy. Jest w końcu sporo do przetrawienia. Przejdzie nam przełknąć nie jeden trudny kęs, by tak rzec. Słowa ważne należy smakować, tak najskuteczniej wchłaniać ich znaczenie, nie uważasz? Elminsterze. No tak. Widzisz. Mój chłopcze, jestem tu w sprawie niecierpiącej zwłoki. Będę mówił tak prosto, jak tylko zdołam. Rezygnując z mojej zwyczajowej elokwencji i erudycji. Przybywam tu w imieniu Mystry. Przynoszę ci od niej wiadomość i rozkaz. Zaskoczyło mnie, że w ogóle przysłała cię do Gaila po jego wpadce. Dzięki za to troskliwe przypomnienie. Wiesz, gdzie popełniłeś błąd, Gail. Nie musimy teraz tego roztrząsać. Ale choć pobłądziłeś, otrzymasz szansę na odkupienie. Mistra mogłaby mi wybaczyć? Mogłaby to rozważyć. Sama uznałaby za wybaczenie. Mistra jest świadoma nieszczęść, które na nas spadły. Wie o twoich zmaganiach z najbardziej podstępnym i zdradzieckim złem, którym jest Absolut. Jeśli sama bogini jest świadoma naszego położenia, to nie pogniewałbym się za jakąś boską interwencję. Jeśli nawet bogowie wiedzą o tym zagrożeniu, to dlaczego musimy walczyć z nim sami? Bardzo starannie wybierają narzędzia do realizacji woli. Czasami pojedyncze krople, które uważamy, że nie zdają sobie sprawy, jakich ogromnych fal są zaczątkiem. Za które się uważamy. Chodzi o nas. Nie lekceważ, ale jednocześnie nie lekceważ swojego przeciwnika. Nie lekceważ siebie, ale jednocześnie nie lekceważ przeciwnika. Trzeba ci wiedzieć, że Absolut jest znacznie groźniejszy, niż może ci się wydawać. Zagraża wszystkiemu, co żyje. A nawet tym, których śmierć się już nie ima. Zagraża bogom. Plotowi, samej Osonowie Wszechświata. Dlatego przenoszę rozkaz zniszczenia go, Gail. Mistra uważa, że tylko ty możesz tego dokonać. Dlaczego? Chodzi o kulę. Otóż to. Mistra obdarowała mnie mocą zatrzymania zegara, by tak rzec, odliczającego czas do chwili, gdy kula wymknie się spod twojej kontroli.
Zamiast tego będziesz mógł sam uwolnić jej morderczą eksplozję. Interesujące. Przekonamy się, czy będzie to nam, czy to nam pomoże, czy przeszkodzi. Zjawa do mnie mówi. Musisz odnaleźć serce Absolutu, czymkolwiek ono jest, a następnie uczynić z siebie płomień, który wypali je z tego świata. Nie wiem. Nie wydaje mi się. Żądasz od niego, by odebrał sobie życie. Pozbędziemy się Absolutu i Gale'a za jednym zamachem. Wszyscy... mów co chcesz, ale nie możesz zmusić Gale'a... Nie, mów co chcesz, ale nie musisz go do tego zmusić. Nie? Nie może? Ale myślę, że ufasz, że się zgodzę. Z bólem przychodzi mi to mówić, przyjacielu, ale taka jest wola Mystry. Musisz złożyć ofiarę, którą zniszczy Absolut. Nagrodą będzie odkupienie. Taką obietnicę daje ci Mystra. Co miał do powiedzenia, powiedziałem. Pozostaje tylko urok, którym nakazano mi cię obdarzyć. Zrobione. Otrzymałeś rozkaz i urok. Powierzam opiekę nad Gale'em w twoje ręce. Liczę, że pomożesz mu dotrzeć do końca tej najniezwyklejszej z dróg. Nie jestem jego opiekunem, nie przyjmuję twojego rozkazu. Grzeczny był, ale... Już czeka daleka droga, znajdziemy inny sposób. Nie jestem jego opiekunem. Nie oczekuję tego od ciebie. To zbyt smętne zadanie, by kogokolwiek do tego zmuszać. Jak księżyc, który nakazuje morzu wznosić się i opadać, tak bogowie w niebiosach kierują losami śmiertelników. Lecz w samej godzinie rodzi się myśl następująca. Wobec wpływów i fal, które przed tobą miotają, wobec wszystkiego, nad czym nie masz władzy, bądź sam sobie księżycem. Nawet tak potężne fale nie zdołają skruszyć siły skały woli. Żegnaj, przyjacielu. Żegnaj, cieszę się, że wybrała ciebie. Dobra, zaraz pogadamy sobie z nim, ale najpierw pogadajmy między sobą. Co to w ogóle znaczy? Co tu się w ogóle w tej grze dzieje? Tak. Mamy Absolut. Strzelam, że Absolut to jest te trójosobowe bóstwo, które już kilkukrotnie widzieliśmy. Mamy narratorkę, która mnie zachęca do jakby brania mocy pasożytów, która teraz sama nie wie, czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie. Mamy łupieżców umysłu. Wszystko jest ze sobą jakoś powiązane. Wciąż istnieje obawa, że i łupieżcy, i Absolut, i ta narratorka to jakby są wszyscy razem, czyli ta senna zjawa. Teraz przychodzi wysłannik Mystry i chce, żeby Gale zniszczył Absolut, jednocześnie zniszcząc siebie. W dodatku pamiętajmy, że ten wybuch zniszczy znacznie więcej niż tylko Gale'a siebie. To będzie naprawdę... Pamiętajmy o tym, że ta moc tej kuli, on mówił, że może zniszczyć miasto. Nie wiem, pogadajmy z nim. Audiencja z Elminsterem zawsze zapada w pamięć. Miałem nadzieję, że uda mi się ciebie przedstawić w spokojniejszych okolicznościach, ale jakoś ich brak. Myślałem, że będzie bardziej imponujący. Stary dziad z chętką na ser, raczej nie przypominał legendarnego czarodzieja. Pojawił się znienacka i zażądałbyś się zabić. Nie wygląda na twojego przyjaciela. Myślałem, że będzie bardziej imponujący. Zdramolała fasada to tylko iluzja. Doskonale potrafi ją podtrzymywać. Elminster to jeden z najpotężniejszych czarodziejów w krainach. A może i w ogóle.
Czemu on nie pokona tego? Ale że Mistra go przysłała? Bez względu się jej żądania nie mogła być bardziej jasna, ani mocniej mi ciążyć. Nie jestem przekonany. Kiedy człowiek jest młody, czas wydaje się taki nieskończony. Miesiąc trwa wiek, rok całe życie. Dziwnie jest zdać sobie sprawę, że niewiele mogło mi go już zostać. Naprawdę bierzesz to pod uwagę? Oczywiście. Zaproponował najoczywistsze rozwiązanie problemu. Muszę tylko znaleźć się we właściwym miejscu, czasie i zamknąć oczy i odpuścić. Winy zostaną zatarte, grzechy odkupione. Absolut zniknie. A ja razem z nim. No i właśnie. Nie rozumiem, czy Mistra nie może po prostu sama zniszczyć, czy nie może po prostu zniszczyć Absolut albo sam Elminster? Nie wątpię, że dysponuje dostateczną mocą. Natomiast co do pozwolenia? Eo nie byłoby zadowolony, gdyby wmieszała się w sprawy śmiertelników. Boskie interwencje zamiast pogarszają sytuację, zamiast ją polepszyć. A co Elminstera? Ocalił krainę więcej razy, niż legendy są w stanie zliczyć. Ale walka z bóstwem to niełatwe zadanie nawet dla niego. Naszą najlepszą szansą jest moja kula. I tylko ja mogę jej użyć. No nie wiem. A co ze mną, czy... No właśnie, zapytajmy o to. To jest dziwnie, a co ze mną, czy mi przy tobie nic nie grozi, to jest takie pytanie samolubne, ale mi nie o to chodzi, mi chodzi o ten wybuch. To jedyny plus tej sytuacji. Wydaje mi się, że kula jest stabilna, przynajmniej do momentu, kiedy dotrę tam, gdzie powinienem się znaleźć. To jednak kwestia przyszłości. Nim będę mógł przerwać bicie serca Absolutu, musimy je jeszcze znaleźć. Ja nie wysadzisz się w powietrze. Zostawmy takie deklaracje do momentu, kiedy będzie trzeba podjąć decyzję. Jak już się dowiemy, co nas czeka, możesz mieć inne odczucia. Okej, okay. I to jest dobre podejście. Dałem tak. Dlaczego tak dałem? Bo bałem się, że jak mówię okej, okay, że to będzie jakiś last goodbye i to się wydarzy. A ja chcę mieć jeszcze wpływ na to, bo muszę podjąć decyzję. Nie wiem, nie czaję, żeby to było takie, wiecie... Nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie. Czekajcie, muszę jedną rzecz zrobić. W sensie, ja nie rozumiem jeszcze tego rozwiązania. O, może tak, nie, że dobre, nie rozumiem tego rozwiązania, bo tu dużo rzeczy jeszcze może się wydarzyć. Dobra. Opuśćmy obóz. Nie. Wejdźmy do obozu. Dlaczego? Bo jestem w podmroku. Will, jak się okazuje, questy z jego ojcem były chyba z drugiej strony, nie w podmroku. Więc... Pogadajmy, Will. Szkoda, że moje pierwsze spotkanie ze słynnym Elminsterem nie było nieco bardziej optymistyczne. Słuchaj, od czasu do czasu mogę wezwać triadę albo przywołać Helma, ale nie jestem człowiekiem wiary. Nie tak jak Gale. Nie wiem, kim trzeba się stać, żeby uznać własną śmierć, nie wspominając o zagładzie niezliczonej rzeszy innych istot. Za cenę uczciwego uzyskania przebaczenia lub bogini. To dla mnie to nonsens. Liczy się ta wiara, którą podkładasz w sobie i tych, którzy są ci najbliżsi. Niech diabli porwą tę bombę. Gale już ma wszystko, czego potrzebuje, żeby pokonać Absolut. Talent, odwaga i potężnych sojuszników po swojej stronie. Mam nadzieję, że w końcu sobie to uświadomi. Okej, okay, chcę, żebyś wrócił do obozu. Tak, tak, jestem pewien. A czekaj, zostań ze mną. Wiem. Może i excellent choice, ale... Tylko po to chciałem to dać. Chodź tu. Dlaczego to zrobiłem? Bo chcę, żeby... Bo patrzcie, on, jak spojrzymy na te questy,
wydaje mi się, że Uratuj Wielkiego Księcia, że to musielibyśmy iść... A nie, powinniśmy się udać do... Wiesz, czyli też tam. Aha. Ale już sami widzimy, że tutaj są questy bardziej z Galem. Może Gitjanki bym wtedy nie brał. Ale to będę miał samych magów. No zobaczymy. Tak, przyłącz się. I właśnie, levelki. To też może być dobre. Przecież on teraz może być tak silny, bo to zobaczcie, wchodzi na 5. level. Nowe 2 czary. No i zobaczcie. Przeciwzaklęcie, mignięcie, nałożenie klątwy, animowanie pozór śmierci, kula ognia. Też mógłby mieć ją. Glif strażniczy. Będą 2. Ty, 2 glify strażnice położyć. Zahipnotyzuj osoby, które dostrzegają wzorzec. Nie mogą się wówczas zaatakować, poruszać ani wykonywać akcji. Piorun. Śnieżyca. Przywołaj burzę, która zakłaca koncentrację, gasi płomienie i tworzy lodową powierzchnię. Ej, to jest ciekawe. Weźmy jedną śnieżycę. Empiryczny dotyk. I kula ognia. Przygotuj czary. O właśnie. Weźcie mi to, wywalcie teraz. I teraz tak. Na pewno chcę mieć te 2 czary. Poryw wiatru. Korona błędu, chmura sztyletów. I teraz. Puszcz. Barwna kula. Może zniszczyć powierzchnię przy uderzeniu, to jest spoko. I fala gromu też, jakbym chciał jednak celować tym. Robimy to. Następny poziom jest 6. Może teraz dam nowe czary, ale... Tak, możliwe, że dam nowe. Kolejne 2 czary. Teraz zrobimy tak. Lot, bo to się przyda. Piorun. Przywołaj uderzenie piorunu, które zwiera wszystkie istoty stojące w linii wyładowania. Też jest fajne. Spore obrażenia. 8,48 od elektryczności. Wezmę ten piorun. Czyli niewiedźmowy pocisk, a piorun. I nie tłuszcz, a lot. No i świetnie, mamy go tutaj. Dobra, pogadam z nim jeszcze. Zastanowił mi potężny lord, o którym opowiadałeś. Karsus. Karsus być może nie był najpotężniejszym magiem, jaki kiedykolwiek żył. Elfy nazywały go dzieckiem, które stanie się bogiem. To zresztą spróbował zrobić. Opracował zaklęcie, dzięki któremu miał jednym ruchem przejąć moc bogini. Wówczas nazywano ją Mistryl. Wyobraź sobie, jakie to musiało być uczucie. Była boginią, wiedziała, że jest nietykalna i myliła się. Karsus rzucił na nią zaklęcie, a Mistryl zaczęła się pruć, a wraz z nią cały splot. Max późno zorientował się, co uczynił. Wszystko przestałoby istnieć, gdyby Mistryl się nie poświęciła. Bogini magii jest stałą magią. Kiedy umarła, cały splot przepadł, więc zaklęcie, które zagrażało bóstwu, nie zadziałało. To był koniec Mistryl, koniec Karsusa i całej cywilizacji. Dziecię, które miało być Bogiem, zamieniło się w kamień. Jego imperium rozpadło się wokół niego, latające miasto Nethril przestały istnieć. Wydarzenie to nazwano szaleństwem Karsusa. W tamtej chwili cała magia przestała istnieć? Trudno nie podziwiać ambicji, prawie mu się udało. Jeśli powstrzymanie cię wymaga śmierci bóstwa, to chyba można powiedzieć, że twoja ambicja wymknęła się spod kontroli. Chociaż może ja nie powinienem o tym mówić. Zaś wiele stuleci później próbowałem pójść w ślady Karsusa. Nie po to, żeby zniszczyć mistrę, tylko żeby udowodnić, że ją kocham. Usiłowałem zapanować jedynie nad cząstką magii, którą wyzwolono tamtego dnia. Chciałem tylko umieścić jeden malutki diament z powrotem w niedoskonałej koronie. Można to nazwać szaleństwem Gale'a. Historia lubi się powtarzać. Tak już jest.
Dobra, na razie to tyle, bo moi drodzy, no przegadany odcineczek, ale dużo się wydarzyło, także dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka.